Witam Was tutaj, cześć i czemu i Zanosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii City Skylines PlayStation 4.pl z dodatkiem Snowfall do tej gry. No i tak, zaczęliśmy od naszego autobusu. W ogóle pierwsze, co mogliście zauważyć, to to, że się zmieniło intro. Możecie napisać w komentarzu, czy Wam się bardziej podoba. Mi się bardziej podoba. Szczerze powiedziawszy, tamto już trochę było zbyt stare. Poza tym mamy teraz Snowfall. No ma tak. W ostatnim odcinku skończyliśmy sobie na budowie autobusów. Nie wiem, czy dzisiaj zaczniemy budowę tramwajów. Co, szczerze wątpię. Bo mamy problemy. O, tutaj z wodą. Tu już ktoś zniknął, bo nie ma prądu. Ale sądzę, że w tak zwanym międzyczasie zarobimy do moich 19 tysięcy, aby to postawić. To nie? Więc proszę o zadołek. Śmiało, śmiało. Przyspieszmy trochę czas, bo to mnie denerwuje. O, jeszcze póki nie zapomniałem, włączmy stopę. Przepraszam. Drobny błąd. Halo, śmiało. Dawaj to. Prądu im brakuje, no. No. Jesteśmy na minusie. Kupiliśmy z pożyczką. A, może to... Czekaj, co? Może oni potrzebują wody? Podnieśmy to do 100%, żeby nie marudzili. I co najważniejsze. Już macie. Proszę. Jeśli to, to, to ma... chodziło, to macie. I najważniejsze, to trzeba dziś postawić. 55 tysięcy. Nie wiem, jak do tego zrobimy, ale trzeba to postawić, bo takie ogrzewanie nas interesuje. Oczywiście przez update'owanie. Ale jeden kawałek kosztuje 64. Dobra. Dużo. Ile wymagają nasze pożyczki? Nie obszar. Ekonomię. Pożyczka. 20 tysięcy. Nie tak to sobie wyobrażam. To trochę za mało, więc powiększymy sobie dzisiaj dzielnicę i spróbujemy dojechać do tego. Wiem, że mamy tramwaje, ale ważniejsze jest póki co ogrzewanie. Co? Brak funduszy. Znaczy, co zrobię, brak funduszy? W głowie. 0 złotych. Ty. Ale jaja. Mamy równo 0 zł. Czyli co, że tego nie podłączę? Jak mam 0 zł, to nie podłączę. Właśnie. Ja gdzieś tu miałem zrobić dużą reformę dróg. Bo mamy coś takiego. I może od tego zacznijmy. Że nie mamy funduszy na to. Wiem, że nam to się nie spodoba i że będzie głośno i że w ogóle, ale to musi... Taki był tutaj plan. Od początku. Aha. Dalej. Dobra, dalej. Tu powinno się udać nowe budynki. Dobra, musimy to tak całe przejechać. To tutaj na pauzie będzie. Dobrze, w tak zwanym międzyczasie dajmy im tutaj już możliwość budowania się. Z tym małym wyjątkiem, że wy już będziecie wiedzieć, że tam nic nie ma. Tu nic nie ma ciekawego. I wy też. Więc... To też można już wydziedziczyć. I to też. No, tak lepiej. Mniej brutalnie. Mniej na brutala. A! No nie, to trzeba odbudować. Dobra, gdzie jest ścieżka dowodowa? Tu jest ścieżka dowodowa. Ej, no. Tak niekorzystnie.
Brak funduszów na ścieżkę. No bez przesady, brak funduszów na ścieżkę. Czas szybki. Swoją drogą wyliczyłem, że jeżeli będziemy czekać na kolejny dodatek, to mało czasu nas zostało. I to mi się nie spodobało. No, śmiało. Śmiało, 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 dawaj, dawaj, dawaj. I jeszcze tutaj. O! Proszę bardzo. No i tu trzeba pociągnąć dotąd. Dawaj. No tą ścieżkę trzeba nie rozwijać niestety. Ale ona bardzo się przydaje, jak nie ma jeszcze komunikacji takiej dobrej. No i tak, pierwsze co to... Czy chcemy tutaj odwrócić? Może nie ma, nie ma potrzeby. Tak? Tutaj jest dobra, co nie? Nowy kawałek ziemi. Wiem, że mamy nowy kawałek ziemi, ale póki co nie jest nam niezbędny. Bo i tak nie ma pieniędzy. Dobrze, to wy tu macie zajście. I teraz pytanie, czy tu się uda jakoś to zrobić? W ten sposób nie. O nie, noc zapada. Okej, uda się. Ale nawet jeśli, to musi to być to z tej strony. A to z tej strony. Oczywiście to można jeszcze bardziej skomplikowane zbudować, ale tutaj chyba nie ma potrzeby. Nowy kawałek ziemi, jej! Nie teraz. Ale tutaj już jest sala, tu jest dziwnie, tutaj są poukładane. Ej, ej no. A, no tak, budżet na noc. Niepodniesiony budżet na noc, trzeba podnieść. No bo jak mamy tutaj ogrzewanie, to jest o wiele tańsze wszystko, ogólnie. Taniej to się robi. Swoją drogą dzisiejszy odcinek miał być krótki. A już trwa 8 minut pewnie. Nie potrafię się streścić. Całkowicie nie potrafię się streścić. W ogóle pojawiła się też nowa miniaturka. Znaczy, miniaturka, nowe logo kanału. W sumie można byłoby to przyciągnąć. Ale teraz jest akcja Autostrada. Akcja Autostrada Goodbye, tak. Tu. Wiem, że on się nie podoba, bo nie ma póki co wyciszenia. Póki co nie? Ale zobaczcie, jak tu już pędzą. Teraz tu był przystanek. Tu był przystanek autobusowy? To przeniesiemy go tutaj. Problem. Albo nie, drogie, jeszcze lepiej. Przeniesiemy go stąd. Tu. Żebyś kotki robił. Chociaż nie, tutaj to byłby zły pomysł. Nie, dobra, nie, nie, nie. Niech tamten przystanek tam zostanie lepiej. Ale jest dobrze, bo już w nocy nie jesteśmy na minusie. Tutaj przystanek. A tutaj damy wam rampę. A nie, nie, tu na razie wam nic nie będziemy dawać, bo mam tutaj specjalny taki plan, co by tutaj zrobić. To też zniknie stąd, spokojnie. Bez obaw, tego tu też nie będzie. O, bo jak zmienimy tutaj, to dzieją się rzeczy piękne. Ale to jednak musi być. Ale wtedy tu się pojawiają światła, a tutaj nie wiem czemu. No, no dobra. Tu będzie przejście górą. Ale na razie na to nas nie stać. Teraz na co nas stać, to pociągnięcie dalej drogi. Zainwestujmy w to, że szybki rozwój. Szybki rozwój. Ta-da-na-na-na-na. Pauza budująca napięcie. Bez tej pauzy byśmy tu chyba nic nie zbudowali. I już można ją wyłączyć.
I tak, i jedziemy, i jedziemy, i proszę bardzo. Właśnie, czekaj, czekaj, czekaj. Mieliśmy nie dojść do kolejnego kamienia milowego dzisiaj. Tak, 440. I dużo, dużo, dużo dróg dodajesz. I dużo budynków. Nie, 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 nie. I służba drogowa. Nie, to na pewno nie. To nie dla nas. Czyli co, trzeba się pamiętać z budowaniem. Bo tak, chcemy postawić same rondo, rampę, tramwaje, ogrzewanie, cmentarz. Może cmentarz by się przydał. Cmentarz by się przydał. Co, jak co, na cmentarz by się przydał. Tylko 8 tysięcy cmentarz kosztuje, no bez przesady. Co innego, bez przesady z tym czasem. Wiem, że jest mało, ale no. Tak, jest już zgon. No nie, nie, bo nie obejdzie się bez tej pożyczki. Dobra, na szczęście to jest mała pożyczka, będzie jeszcze jak ją spłacić. Gdzie ten cmentarz wstawimy? No tutaj wstawmy. Zadowoleni? Zadowoleni. Gdzie nie są zadowoleni? Wiem, że są nowe, fajne rzeczy, ale nie mam na nie teraz czasu. Albo inaczej, wiecie co? Tą ścieżkę buduję, zbuduję poza. Poza nagrywaniem. No. Ej, jesteśmy na minusie. W sensie z ludźmi. Przemysł chce się zbudować. No to przemysł niech się buduje, bo więcej podatków to dobra wiadomość. Dotąd, co nie? Nie. Ten kawałek dalej by był dobry. O. I teraz, proszę bardzo. Moje wielkie dzieło. Bum, bum, bum. Tutaj to nie. I tu już trzeba małym. Bum. Proszę. Cio. Nie ma takich rzeczy tutaj. No i tak, ponieważ się powiększyła dzielnica, to też zmienimy tutaj autobusy. Że tak, mamy tutaj taki przystanek. Ten jest tu. Aha. Tutaj jest przystanek. I tu jest przystanek. Proszę. No tak zygzaczkiem, ale więcej ludzi. Dwóch turystów mamy już w mieście. Jej! I 150 ludzi korzysta. Łącznie. 18 tysięcy mamy. Jakby to ładnie użyć tutaj? Ty nie masz wody, bo co? W sumie, a nie, ci jakoś się załapali. Masz. Masz wodę, nie marudź. Masz wodę, bierz wodę, nie marudź, no. Dobrze, mamy jeszcze chwilę. Czy nasza autostrada jest lubiana? Jest. To tak, tramwaje będą wraz z reformą dróg. Tutaj. O, bo tutaj bym postawił sobie taki magiczny coś o nazwie. To za 7 tysięcy. Na które nas stać? Czy ten odcinek chcemy poświęcić reforma dróg i ogrzewanie? Czy po prostu bez ogrzewania? A może ogrzewanie później, a teraz tramwaje? Jest masa rzeczy, na których nie wiemy, nie znamy pytania. A jednak chciałbym poznać pytań, odpowiedź. Dlatego też. Pójdźmy na kompromis. Postawmy rondo. Ale głębiej. Czyli co? Wybórz, wybórz, wybórz. Wybórz, wybórz. Wybórz, mam nadzieję, że dostaliśmy tutaj jakiś zwrot.
Aha, i teraz by się przydała jakaś droga, która by mi wytyczyła, czy jest to dobre miejsce. Pójdźmy dotąd, dotąd i dotąd. Nie w ten sposób. Chwila, powinno to wyjść. O, w ten sposób. Tutaj powinno wyjść lądo. Czyli trzeba trochę cofnąć. Moje szlachetne obliczenia. Tak? Może w ten sposób. O, ładnie. Jedziemy. I jeszcze 14 tysięcy. Dobra, to dzisiaj tramwaje będą. Zaraz. I oni zagoną jeździć w kółko? Nie, nie pozwolę im na to. Solki domek. No i tak, póki co to tak wygląda. Zmiana kierunków. Z tym, że... To sobie wyburzymy. Taki zygzak też pewnie będzie wyburzony. No i to sobie możemy zostawić już. Nie, ładnie, ładnie to ma wyglądać. Ładniej. I tu podłączenie. Dobra. Też tak może to wyglądać. Tutaj też. I tutaj. No. Ładnie. Bo chodzi o to, że jakbym teraz chciał wybudować tramwaje, to tak naprawdę nie wiem, gdzie one by miały jeździć. Oczywiście mogły tutaj się sobie przyjechać na drugą stronę, ale nie wiem, czy to jest jakoś teraz niezbędne. Za mały ruch jeszcze na tramwaje. Rondo, no rondo było potrzebne. To się z tym zgadzam. No i teraz będzie ciekawe, czy mnie na to wszystko stać. Czy to jest na tej samej wysokości? Nie. Ty myślałeś. Ale był zwrot. Co prawda połowa tego, co zainwestowaliśmy, ale był zwrot. Dawaj tu. No nie. No nie. O. Dobra. O, teraz jest źle. A nie. Mają jeszcze wszyscy jakimś trudnym prąd. Ale lepiej podłączmy to. Bo mogą zacząć marudzić. Tak, i tutaj dajemy. A i owszem. Zaraz po tym, jak wybudujemy tutaj drogę. A mianowicie wyjazd. Tutaj. I tutaj. Muszę być dwa wyjazdy. Okej. I to by było na takie coś. W związku z tym tą też dzielnicę trzeba powiększyć. O, ładnie, no ładnie to wszystko wyszło teraz. To podłączmy. I tutaj. Idea. Idea bank. Teraz tu jeszcze parking wstawimy. Tu będą sklepiki. W środku wiadomo, co postawimy. Hub autobusowy. Hub. Termin. Czemu ja to nazywam cały czas hub, przykładem? To jest terminal autobusowy. Jesteśmy zero. Dobra.
macie wody nawet. I jest nawet i za dużo. Takie wiadomości mogę ja słuchać od was. I mamy zaraz skończyć, bo tak, jeżeli będą krótsze odcinki, to będą się częściej pojawiać, szybciej renderować i w ogóle. Czy tu się światła pojawiły? Co? Ale jakoś dziwniej tak działają, więc... Dobra, tak może być. Okej. To kosztuje 60. To kosztuje... Tak, bo to jest dosyć duże. Ale 55 tysięcy. No tak, ale z drugiej strony nie stać mi na to. Trochę nie stać. No tak, tu jest do spłacenia jeszcze 51 tysięcy, a tu 15. I my nawet nie możemy tego spłacić, tej najmniejszej. Ale by to się przydało, no. Kto mi mu powie, że nie. Tylko teraz tak. Nie to, nie to. To generuje... to daje ile? 80. No to 120. A raptem 5 tysięcy więcej. Tylko też dwa razy więcej prądu. I dwa razy mniejszy. I mniej wody. No to to bierzemy. To. Zbieramy na 60 tysięcy. Czyli 60 tysięcy ten dzisiaj? No chyba to wszyscy wiedzą, że do dziś nie dojedziemy do takiej sumy. Więc jakieś tam tramwaje będą dzisiaj. No bo przecież nie skończymy dzisiaj na reformie dróg. To nie tak miał wyglądać dzisiejszy odcinek. Co? Da się tak? Nie wiedziałem. No ale dobra, skoro da się, to niech będzie. I właśnie, czy tu jest dzielnica? Jeszcze jest. Jeszcze tutaj jest. Dobrze. Tak? Dobrze. Nawet te autobusy będą w kolejnym odcinku. Już wkrótce. Tu przystanki. I tutaj. I brak wody. I wszyscy marudzą. Proszę. Macie. Czy my musimy tak pędzić? Czy gdzieś się spieszymy? W sumie tak. Spieszymy się z czasem. Czasem odcinka. No coś takiego by tu się nie przydało. To mówi, że nie, ten no wie. Może mówi źle. O. No bo dajmy jeden tysiąc może być. No. 40 tysięcy? Ty, to już mało jest do tamtego. A raptem 20... Nie, na 20 tysięcy to jeszcze dużo. No i na co tutaj zbierać? No bo nie, dzisiaj nie będzie ani tramwajów, ani ogrzewania. Dziś jest reforma drogowa. A więc jak jest reforma drogowa, to trzeba wywalić, to wywalamy. No i zaczyna się robić ciekawiej. Wybudujmy to już z myślą o przyszłości. Czyli... Tak. Tak. I... Tak. Zbyt szybkiego spadku też nie powinno być. I dzięki temu... Ty tutaj zostajesz. Parę budynków tylko wyleci. No i tu teraz jak to... O, możecie podesłać pomysł, jak to zrobić, aby tu nie było korków, bo tutaj przy takim pierwszym wjeździe to prawie zawsze są korki i to aż trudno zrobić, żeby nie było. Dobra, my to zrobimy tak. Tutaj. I tutaj. Drugą stronę będzie ciekawiej.
że bo my na tej samej wysokości, to musi być gdzieś tu. Aha. Na tej samej wysokości, ja cię zaraz tutaj zdam. Żeby to jakoś ładnie wyglądało, co nie? I zmiana kierunków. Proszę. Macie wiatr. Ale skręcili. Jak kupimy ten kawałek ziemi, będzie... O! Jak kupimy ten kawałek ziemi, to nie będzie problem. Zrobimy sobie ten dewidor. Ładnie wszystko i tak dalej. Pomysł jest oczywiście, żeby tutaj zrobić taki zjazd. No i może to tak nie będzie na razie. Na razie możemy tak to tutaj zostawić. O. Póki co to tak może wyglądać. Także dzisiaj była reforma drogowa. To będzie chyba na tyle. Mamy 22 tysiące. Dzięki czemu? Czy to nam nie rozwaliło jakiejś linii autobusowej? Szczególnie. Nie. Ale to już przygotujmy, bo to wiadomo, że to będzie w następnym odcinku. Następny odcinek pojawi się... Chciałem już te tramwaje zobaczyć, ale no niestety nie udało mi się. Widzicie, że są problemy. Zmodernizujmy już trasę mniej więcej, jak będzie jechać tramwaj. Czyli na pewno będzie robić sobie takie kółeczko. I tu na tym skończymy. Bo można oczywiście zrobić coś takiego. Ale wiemy, że tutaj będzie coś innego. O, bo mamy takie magiczne... Zaraz, nie w tej chwili. Gdzie to jest? Jest! Dworzec autobusowy się pojawi. I mamy do tego jeszcze dosyć... Kamienie milowe. No, ej no. Jeszcze trochę tego jest, więc może nie będziemy musieli tego stawiać w następnym odcinku. Ale ja ze swojej strony chyba dziękuję. Jeśli wam odcinek się spodobał, możecie stawić łapkę w górę. Zwolnijmy trochę czas. No i tak. Reforma drogowa. Zrobiliśmy dzisiaj tutaj rondo. Tutaj autostradę przeciągnęliśmy. Postawiliśmy tutaj takie wehikuł, który chyba przebudujemy. Tak, przebudujemy. Przebuduję je poza odcinkiem już najlepiej. No i powiększyliśmy naszą dzielnicę przemysłową, to chyba największą. No ale reforma drogowa, powiększenie dzielnicy, tutaj powiększyliśmy trochę. I to byłoby chyba na tyle z dzisiejszego odcinka. Cześć.